Siema wszystkim, Mariusz z tej strony. Zresztą to już widzicie, bo jak jesteście na moim kanale, to przecież wiecie, jak wyglądam. Oj, ale głupi kąt, tak z dołu. No ale dobra. Słuchajcie, czas na kolejne zawody w prawdziwym życiu, a nie wirtualnym. Jadę dzisiaj w kolejnym super sprincie Brzostek, z tym, że dzisiaj jest różnica. Troszkę wracamy do zeszłego sezonu, a tak naprawdę to bardziej klimatem wrócimy do sezonu 2018. Nie wiem, czy pamiętacie, jak swego czasu mówiłem, że mój najlepszy okres rajdowy to jest jazda z dwoma braćmi, Tomkiem i Pawłem Białym. Tak naprawdę wspominałem o tym nieraz na moich filmach z WRC10, więc jeżeli oglądacie tylko z prawdziwych rajdów, to tego nie wiecie. I dzisiaj jadę właśnie z Tomkiem Białym. Także wracam na prawy fotel, że tak powiem gościnnie, i jedziemy w takim starym składzie, z tym, że jedziemy troszkę inną furą, bo kiedyś z Tomkiem jeździłem BMW 318iS, świętej pamięci. Natomiast teraz jedziemy Seicento. Ktoś powie, Seicento? Serio? Co to za emocje? Powiem wam tak, to jest naprawdę fajny potworek i ten Sej zawsze robi na mnie mega wrażenie, także liczę na to, że będą jakieś fajne onboardy. Wziąłem moją kamerkę ze Swifta, więc coś ponagrywamy. Może Tomka uda się dorwać, żeby się coś wypowiedział. Trochę się stresuję, bo nie wiem, czy pamiętam, jak się dyktuje. Tym bardziej, że każdy kierowca ma troszkę inny rodzaj dyktowania, troszkę inny rodzaj w ogóle języka rajdowego, a z Tomkiem ostatni raz jechałem po 18 roku właśnie, więc jak widzicie, jest też trochę dla mnie do nadrobienia. On na pewno też mocno rozwinął opis od tego czasu. No nic, no ale lubię wyzwania, będzie fajnie, tylko że jestem troszkę niewyspany, bo zdradzę wam w tajemnicy, że wczoraj miałem urodziny. I co prawda ja nie piję alkoholu, ale jednak no, bardzo intensywny dzień i dzisiaj go czuję na sobie. No ale to myślę, że bardzo szybko rajdówka nas, nie nas, mnie, obudzi i będzie spoko. To co? Albo zaraz wam pokażę jeszcze samochód, albo już zobaczymy się na zawodach. Wygrywamy dzisiaj generalkę. Oto i Tomek. Nagrywa mnie teraz, bo jeszcze nie wciągnąłem brzuch. Nieważne, ja od rana zawsze pokazuję, jak jestem taki niewyspany. Popatrzcie, takim potworem jedziemy. Sejego, ale uwierzcie mi, będą emocje. Czy wygrywamy generalkę? Dzisiaj generalkę im odpuścimy. Tak, dzisiaj odpuścimy, tak. Tak, nie, żeby. Bo chłopaki przestają jeździć w tych zawodach. Mówią powoli, że nie ma sensu. Bo ty przyjeżdżasz, to w sumie po co jechać? Tak. Tamte 400 konne fury to nie. Dobra, Mariusz, już się. Teraz się obudziliśmy. Dobra. Także to jest gość, o którym wam dużo mówiłem na kanale. Jeden z dwóch gości. Uciekli z kadru. I co? Będziemy się odzywać pewnie na zawodach na bieżąco już. Widzieliście, pojawił się jeszcze Paweł i takich sniki z tyłu nagrywam. Wiecie, ja teraz prezesowsko jestem z tyłu wieziony. Spoko, podoba mi się. Ja się tylko cieszę, że nie macie jeszcze z interkomu, wiesz, dźwięku nagranego, to nie będzie słychać, jak się mylę. A cała reszta będzie profesjonalnie wyglądać.
Jesteśmy po badaniu kontrolnym w odbiorze administracyjnym. Sorry za dźwięk, ale mikrofon został w środku. Sprawdziliśmy sobie ciśnienia. I cóż, chyba ready to go. Jesteśmy sobie przed startem. Tomek w pełnym brynsztunku. I co, no jak to zawsze jest na tych sprintach, zawsze na to narzekam. Czekamy. Myślę, że tym razem nie zrobię takiego błędu i nagramy onboardy, więc coś będziecie w stanie dalej zobaczyć. No i co? No i tyle. Gorszy dźwięk teraz, bo nie chcę mi się podpinać mikrofonu zewnętrznego. Z mikrofonem będziemy gadać pomiędzy przejazdami. No i jesteśmy 10 sekund do startu naszego pierwszego przejazdu, pierwszej próby. 5 sekund, 4, 3, 2, 1 i ruszamy. I słuchajcie, dlaczego w ogóle teraz słyszycie mnie, a nie dźwięk naszej rajdówki? Nie mam pojęcia, nie wiem dlaczego, ale pierwszy przejazd po prostu nie nagrał się dźwięk w moim Xiaomi. Pierwszy raz zdarzyła mi się taka sytuacja, ale dzięki temu mam okazję opowiedzieć wam troszkę o charakterystyce samej trasy, bo zawsze tylko widzicie jak to wygląda. Ale ciężko też wyłapać z nagrania wszystkie szczegóły. Otóż zwróćcie uwagę, jak ta trasa wygląda. Jest bardzo wąsko, ślisko, dlatego że to był asfalt, ale cały asfalt był pokryty takimi malutkimi kamyczkami, którymi próbowano naprawić drogę. Jak widzicie, Tomek jedzie bardzo szybko, ale ostrożnie. Ogólnie chcę pochwalić Automobil Klub z Dębicy za przygotowanie trasy i zawodów, bo oni zawsze mega fajnie podchodzą do tematu i stają na głowie, żeby te zawody wyglądały jak najlepiej. I tutaj to widać. Jak widzieliście na wcześniejszych filmach, nieraz było bardzo dużo szykan, wygrodzeń, żeby jednak tych zawodników spowolnić jakkolwiek. No a tutaj zero szykan, zero wygrodzeń, po prostu znaleźli na tyle fajną trasę, że sama w sobie stanowiła na tyle duże wyzwanie, że po prostu mało osób przeginało. To jest ciekawe. Te czerwone tablice to jest meta. No i cóż, jak widzicie, udało się przejechać przez metę pełnym gazem, a potem nie trafiliśmy w drogę. To nie był błąd, o dziwo, tylko to było zaplanowane. Stwierdziliśmy z Tomkiem, że no, stracimy mniej czasu przejeżdżając po prostu przez fotokomórkę na pełnym gazie, a tam gdzie już czas nie jest liczony, możemy sobie spokojnie cofnąć i wrócić do stolika sędziowskiego. Ogólnie przejazd z pierwszej próby dla mnie bardzo na plus, z tym, że mogło być jeszcze dużo szybciej, co Tomek udowodnił. Teraz widzicie, podjeżdżamy sobie do stolika sędziowskiego i zawsze to tak wygląda odkąd jeżdżę, że pierwsze jakieś tam spostrzeżenia na gorąco wymienia się jeszcze w samochodzie, gdzie jeszcze i kierowca i pilot pamiętają co było nie tak, co trzeba poprawić. No i w taki sposób robimy sobie też taki na szybko briefing. A teraz oddaję głos samemu sobie i co? Zapraszam na ciąg dalszy vloga, łamane przez relacji. Hej, ja. O kurde. Jesteśmy po pierwszej pętli. Tak. Kierowca niezadowolony, ja natomiast z kierowcy zadowolony. Powolutku się z odcinkiem poznajemy i jest fajnie, szczerze mówiąc. Mi się podoba, bo to jest krótki samochodzik, który bardzo dużo daje fanu mi na fotelu pilota. On musi się trochę więcej namęczyć, nie? Tak. Trzeba się odważnie podejść do tematu. Trzeba się przełamać. Podejdziemy na drugim przejeździe i będziemy raportować. Tak jak zawsze robię na vlogach, że po przejazdach staram się 2-3 słowa powiedzieć. I chyba tak jak zawsze, pierwszy przejazd jest taki najbardziej niepewny, bo trzeba sprawdzić, czy wszystko działa. Tak jak na przykład u mnie w tym przypadku nie do końca opis zadziałał, bo za szybko pewną partię podyktowałem, ale kierowca mnie rzucił butelką z wodą, więc jest lepszy niż dźgali. Cześć, ma prima... No, prima era sbagliato il tempo, prima c'è andato, un tempo sbagliato. A będziemy się odzywać po kolejnym przejeździe. Tarka.
Jak obiecałem, jesteśmy po drugiej pętli. Co Tomku? Ta druga pętla już przebiegła, można powiedzieć, po naszej myśli, nie licząc tego, że zahamowaliśmy przed metą za wcześnie. Więc to, co ugraliśmy, częściowo straciliśmy. Ale tak, 3 sekundy lepiej chyba. No, słuchajcie, to jest... To zawsze pamiętam z jazdy z nim, że to było tak. Trzeba zaznaczyć, że meta była ze szczytem, dlatego... Tak, ale nie, wiecie co, no zobaczycie zresztą na filmie. Natomiast ja pamiętam z jazdy z nim, z Tomkiem taką zasadę, że tak, poprawiliśmy się co prawda 5 sekund, ale tam mogłem w jednym zakręcie trochę szybciej. To jest taki człowiek, który jest perfekcjonistą i on nigdy nie jest zadowolony. Potem, no dobra, no jednak było fajnie, bo jest fajnie i zawsze jest z nim mega atmosfera w samochodzie, ale zawsze chce zrobić wszystko idealnie, nie? Ale to chyba to odróżnia od takich gości jak on, od takich jak ja, którzy tylko próbują się do czołówki gdzieś tam wbić. Będziemy jak zawsze update'ować po trzecim przejeździe, zobaczymy jak wyniki i co? Widzimy się później. Do zobaczenia. No. No i jak zwykle w rally sprintach czekamy. Znowu doszło do jakiejś malutkiej akcji. Znaczy no nie takiej malutkiej, bo był dach, ale na szczęście z chłopakami wszystko ok. No i jak zawsze opalamy się po prostu. No ale to też ma swój klimat, nie sądzicie? Bo wiecie, no... Mówią, że to jest taka pasja, gdzie jest zawsze adrenalina, jak widać można poobcować na łonie natury i poczekać na kolejny przejazd. Ale z drugiej strony człowiek by pojechał, bo tak robimy się senni. A jednak jak się jedzie non-stop, to jest taki rytm, nie? Który bardzo łatwo potem utrzymać. Teraz on właśnie trzeba będzie rozgrzewać w samochodzie. No ale no zobaczymy jak pójdzie. One eternity later. Dobra, słuchajcie, mam trochę powrót do przyszłości, bo udało się z Tomkiem ukończyć zawody. Prawdę mówiąc, nie mamy jeszcze wyników, więc teraz na spokojnie, inaczej nie na spokojnie, jeszcze w emocjach. Powiem, że było mega fajnie i mega dynamicznie. A co, czekamy na wyniki i będę informował, czy jakiś pucharek może, czy może jakieś miejsce gdzieś w czołówce. Zobaczymy, bo tempo było naprawdę fajne i na trzecim przejeździe naprawdę zrobił mega progres. Przekażę mikrofon Tomkowi i poproszę, żeby jakkolwiek podsumował nasz wspólny start po tylu latach.
Tak, pierwsze zawody od 3 lat. Mariusz oczywiście spisał się znakomicie, jak to Mariusz. Bo tam ukazałem powiedzieć. Tak, zaczęliśmy troszeczkę niemrawo, ale później obudziłem się na drugim przejeździe, a na trzecim pomyślałem, że jednak warto się postarać i zawalczyć o pierwsze miejsce. Ostatecznie wygrywamy o niecałą sekundę, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wspólnego powrotu w jednym teamie. Dokładnie. Mariusz coś doda od siebie. Okej, dobra, sprawa wygląda tak. Tak jak słyszeliście, Tomek zadowolony. Wygraliśmy, spoko, nie spodziewałem się, bo wiecie, od kilku lat próbowałem do niego wrócić na prawy fotel i kilkukrotnie mi zaproponował. To nie jest tak, że... Nie było mnie stać na jego usługi. Tak, to nie jest tak, że wychodziło taki że nie chciał mnie, bo on mnie na pewno chciał, tylko co chwilę zawsze przed startem wychodziło, wiesz co, Mariusz, nie działa to, nie działa tamto, pech z tym, pech z tamtym. Los nie chciał nas połączyć, ale teraz się znowu udało. No, Mariusz, powiedz, jaka jest prawda, po prostu 2 lata wracałeś i cały czas czekałeś na swoje starty. No, też, ale to... Zdecydowałeś, że już nie wsiadasz na pełni prawy, bo musisz być kierowcą. W życiu tak nie powiedziałem, jeszcze czasami się z nim przejadę, ale do Swifta wrócimy, tylko go jeszcze po Mielcu nie zrobiliśmy. I co, widzimy się chyba w następnym vlogu, jakieś fotki na pewno wrzucimy. Ogólnie jestem zadowolony, bo chcieliśmy się fajnie bawić, a wyszło, że wygraliśmy tak w sumie niechcąco, ale z nim tak zawsze jest. On zawsze jak mówi, dobra, wygramy, to nic z tego, ale jak mówi, nic z tego nie będzie, to no to tak jak dzisiaj. Tak, wygra. W kolejnym odcinku Mariusz pokaże wam, jak działa skrzynia głowa w Swiftie. No i słuchajcie, tym śmiesznym akcentem kończymy dzisiejszą relację. Tak na koniec chciałem jeszcze raz podziękować Tomkowi za mega atmosferę w samochodzie, Pawłowi za docinki, żarty. Po prostu pozwolili mi przypomnieć sobie trochę stare czasy. Tak jeszcze informacyjnie dla was. Jakbyście się zastanawiali, co się dzieje w międzyczasie z Andrzejem, który sprzedał Hondę i tak naprawdę nie widzieliście go w żadnym moim filmie od początku sezonu. Otóż cały czas mamy dobry kontakt i w tym momencie nawet widzieliśmy się na zawodach. Powiem więcej, też siedział na prawym fotelu, z tym, że przesiadł się do naszego wspólnego znajomego i cisnął taką fajną klejówką właśnie na skrzyni kółowej. Także pozdro też dla Andrzeja. Wielkie dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie subskrypcje, za kibicowanie. No i cóż, widzimy się w następnych materiałach. Dzięki, że jesteście ze mną. Heja!